Halera, Pereca czy Gajowicka, między innymi te aleje i ulice w niektórych miejscach najlepiej omijać szerokim łukiem. Nie dość, że Wrocław ma chyba największy procent dróg brukowych ze wszystkich miast zachodnich, więcej chyba nawet niż Szczecin. No to co jest, to jest w fatalnym stanie. Drogi asfaltowe też sobie życzą, wiele do życzenia przedstawiają. No. Spójrzmy globalnie na cały Dolny Śląsk albo na Polskę, no to sami Państwo chyba wiecie, jak to jest, tak? Kierowcy mają powody do złości, bo jazda po takich drogach grozi uszkodzeniem opon albo elementów zawieszenia samochodu. W zawieszeniu, nie? Kielichy wypadają bardzo często. No trudna sprawa, nie? Są grubsze już po zimie, prawda? Które trzeba na wczoraj naprawiać. Są tak potężne, tak głębokie już. Wie Pani gdzie? Na Łukomski. O, tam są dziury. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta sprawdził, jak po zimie mają się wrocławskie drogi. Wynik okazał się zaskakujący. Łączna powierzchnia wszystkich pozimowych dziur na drogach w mieście to ponad 7 km². Ta sytuacja jest najbardziej dotkliwa na ulicach o starszej nawierzchni i przede wszystkim na tych ulicach, po których jest utrzymany ruch pojazdów ciężarowych. Przejazd jednego pojazdu, którego nacisk na oś wynosi 10 ton, niszczy drogę w stopniu porównywalnym do jednoczesnego przejazdu 13 tysięcy samochodów osobowych. A to, co przez zimę powstało i zmieniło wrocławskie ulice w szwajcarski ser, trzeba będzie teraz załatać. Rok temu takie remonty cząstkowe jezdni kosztowały ponad 6 milionów złotych. Teraz kwota może być podobna. To oczywiście Krzyki, Fabryczne i Psie Pole. Jeśli chodzi o Stare Miasto i Śródmieście, to tutaj sytuacja jest opanowana. Wynika to również z tego, że wiele ulic na terenie Starego Miasta ma nawierzchnię z kostki kamiennej, na której tego typu uszkodzenia pozimowe nie występują. Wystawiliśmy od początku tego roku ponad 170 zleceń na łatanie ubytków i to są zlecenia, które dotyczą na przykład dziury, która ma powierzchnię 1 m², ale również i są przypadki ulic, które mają kilkaset metrów kwadratowych nawierzchni do wymiany i takim przykładem jest na przykład właśnie ulica Buforowa. Naprawa nowych ubytków we wrocławskich drogach potrwa do czerwca. Do tej pory kierowcy będą musieli zmagać się z efektami ostatniej zimy. Pytanie tylko, czy te działania w pełni ich usatysfakcjonują? Dla Echo24 Marta Laburda.